I proszę Państwa, rozpoczynamy. Inauguracja łomżyńskiej zimy 2014. Łomża kontra zespół z Bytomia, UKS MOZ Bytom. Czekamy na historyczne pierwsze punkty. Nie ukrywam, że Łomża na tym turnieju w łomżyńskiej zimie nieraz wygrywała. Inne roczniki już wygrywały. Czy znowu, albo po raz któryś wygra rocznik 2001? Czy odbiorą największy puchar? Czy puchar łomżyńskiej zimy pozostanie w Łomży? Dowiemy się to po trzech dniach turnieju. 7 drużyn, każdy z każdym, mnóstwo meczy. Do tego konkursy sprawnościowe, rzutowe. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I są pierwsze punkty dla UKS MOZ Bytom. Dla gości. Kto rzuci pierwsze punkty? Pierwsze punkty dla Bytomia zdobył Brian. Widzę, że sędzia zapoznaje się z przepisami, bo to tak mini koszykówka, nie? Sobiechowski, pierwsze punkty dla Łomży. 2-2, a ja nie słyszę dopingu dla gospodarzy. Na razie tyle specjalnie dla koszykówki młodzieżowej z Łomży. Pozdrawiam z nimi.